Witamy Państwa bardzo serdecznie na konferencji pomeczowej po spotkaniu zaległej 12. kolejki Winery drugiej ligi. W tym meczu drużyna Lecha Poznań, rezerw Lecha Poznań, przegrało się bez pokoju Siedlce 1-2, a z nami jest już pierwszy z gości, czyli trener drużyny przyjezdnej Damian Guzek. Trenerze, poprosimy o komentarz do tego spotkania. Dzień dobry, witam. Na wstępie duże słowa uznania, jeżeli chodzi o tą poznańską młodzież. Zawsze przyjeżdżając tutaj, wiemy, że te mecze są rozgrywane na dobrym tempie, na dobrej jakości, jeżeli chodzi o pracę gospodarzy, i tutaj tak samo było w dniu dzisiejszym. Także reasumując, jestem naprawdę może nie mocno zaskoczony, ale chciałbym bardzo pochwalić tą pracę wykonaną z tą młodzieżą, bo to są młodzi chłopcy, a naprawdę już na dobrym poziomie. Brakuje im tak naprawdę tylko doświadczenia, które zdobywają właśnie w takich meczach jak ten. Co do meczu, pierwsza połowa ciężka w naszym wykonaniu, tak to chyba mogę określić. Mieliśmy spore problemy z dużą mobilnością tych młodych chłopaków, z dobrą grą piłką, z dobrym operowaniem piłką, ze zmianami strony. My robiliśmy to wszystko w takim powolnym tempie, mieliśmy problemy z organizacją gry, szczególnie w defensywie. Dużo było tego tak naprawdę, jeżeli chodzi o tą pierwszą połowę. Strzeliliśmy świetną bramkę po tej kontrze, która no, była wyśmienita tak naprawdę w mojej ocenie, tak na chłodno oczywiście. Nie wystrzegliśmy się błędów, tych błędów było dużo. Wiedzieliśmy, że atak pozycyjny to jest bardzo mocna strona i my byliśmy tak naprawdę na to przygotowani w pressingu średnim i niskim. Czekaliśmy na te kontry, z których mieliśmy sporo pożytku. Dużym problemem po odbiorze piłki była nasza faza przejściowa. Po odbiorze piłki bardzo dużo tych piłek wracało z powrotem pod nasze pole karne i było łupem młodzieży poznańskiej. No co jest naprawdę do szybkiej poprawy, ale pierwsza połowa, wynik 1-1, troszkę korekt w drugiej połowie, jeżeli chodzi o nasze ustawienie i o naszą pracę. I zaczęło to funkcjonować może nie dużo lepiej, ale lepiej. Dalej byliśmy nastawieni na kontrę, dalej byliśmy nastawieni na tą taką pracę solidną w defensywie, na mocne przesuwanie. Wiedzieliśmy, że nie możemy sobie pozwolić na grę jeden na jeden w bocznych sektorach z takim mobilnym i dobrze zorganizowanym przeciwnikiem. Tych kontr mieliśmy naprawdę sporo, plus dwie takie sytuacje, może dosyć przypadkowe, Damiana Nowaka, które no summa summarum nie znalazły miejsca i drogi do bramki, ale po stałym fragmencie, wiedząc, że mamy tych zawodników wysokich, którzy dobrze grają głową, udało się zdobyć tą bramkę w doliczonym czasie gry i dowieźliśmy tak naprawdę ten wynik do końca. Mecz za 6 punktów i dla nas, i dla Lecha. No, myślę, że do nas się uśmiechnęło trochę szczęście, bo Lech też miał sytuację tak naprawdę. Dziękujemy, trenerze, za ten komentarz. Gratulujemy oczywiście wygranej i życzymy powodzenia w kolejnych spotkaniach. A za chwilę druga część konferencji, na której gościem będzie trener Artur Węska. Druga część konferencji pomeczowej po spotkaniu Lech II Poznań Pogonie Siedlce. Nie przedłużamy, już oddajemy głos trenerowi drużyny gospodarza Arturowi Węsce. Trenerze, poprosimy o komentarz. Przegrywamy bardzo ważny mecz. Jestem tutaj pełen emocji, rozczarowania, smutku, bo wiedzieliśmy, że gramy bardzo, bardzo ciężki mentalnie i też ciężki taki punktowo mecz. Drużyna, która wygra, troszkę łapie świeżości. Drużyna, która przegra, bo jak to się kolokwialnie mówi, troszkę się zakupuje w dole. Niestety jesteśmy w tej drugiej sytuacji i jest mi ciężko teraz. Więc patrzę na tych chłopaków w szatni, patrzę na ich też załamanie. To są młodzi chłopcy w większości. Widzieliśmy jak dzisiaj chcieli, bo to się dla mnie liczy w takich chwilach. I znowu tracimy bramkę w 90 minucie. I oni też to przeżywają, bo w tym momencie chcę ich wesprzeć, chcę być z nimi. Bo jeżeli teraz sobie nie pomożemy sami, no to ciężko będzie nam się podnieść do końca. I nie chcę tutaj, żeby to brzmiało, mówię, tragicznie, bo zostało nam 6 meczów i musimy z tego wyciągnąć jak najwięcej. Jesteśmy w stanie, nie załamujemy się. Natomiast tak jak mówię, no, przechodzimy tą rundę bardzo ciężko. To trwa cały czas i te bramki w końcówkach, te stałe fragmenty, no, cierpimy na tym dzisiaj. Te bramki to jest aż nieprawdopodobne ze stałego fragmentu swojego i ze stałego fragmentu przeciwnika. Tym bardziej mam pretensje do zawodników, że wiedzieliśmy, że tam będzie zagrana piłka, Wichtowski, który miał krycie, zawodnik, który tego nie zrobił, wiedział o tym i
to wszyscy widzą, z tego jest rozliczany i musi ponieść konsekwencje. Natomiast tak jak mówię, w takich momentach jest ciężko, ale nam jest niepotrzebne w tym momencie biczowanie się, tylko naprawdę podniesienie i jakaś tam pozytywna energia, a do tego potrzebujemy, mamy mało czasu, bo tylko 3 dni i przed nami kolejny przeważny mecz ze Śląskiem Wrocław, więc z tym zostajemy. Dziękujemy bardzo, trenerze, za komentarz. My już czekamy na ten niedzielny mecz z rezerwami Śląska, oby tym razem zwycięski. Na dzisiaj to tyle z Wronek. Dziękujemy Państwu.